lepiej jest. No tak, jeszcze nie najgorszy nawet jeszcze, co? No, przymierzamy się powoli do cięcia krzewów, ale tutaj po małej ilustracji okazuje się, że niestety część pąków jest zmarznięta. Prawda, Paweł? No niestety, tak jest. Zima była, jaka była. Czyli co, cięcie robimy delikatne. To, co trzeba. Tylko to, co trzeba. Czyli tak, to nie nadaje się. Dodajmy, że jest to krzew odmiany Chandler. Ilu letni? 5 lat. 2013 usadzony. Ładnie rozbudowany, rozkrzywiony, dużo pędów, dużo młodych przyrostów. Potencjał w nim jest całkiem spory, tam tylko żeby nie te... No właśnie, te mrozy. Szkody mrozowe. Niestety. To jest suche. No to co, co od dołu tak tylko wycinam. No niestety. Chcieliśmy na początku trochę mocniej, ale teraz... Teraz trzeba tylko to, co jest najgorsze. Co całkiem jest... No i z tej strony to ja bym tyle tylko wyciął. Teraz trochę tych suchych pourywać tak, żeby... No ta jest całkiem do środka, no to niestety drodzy wyjątki ją ucnę. Czyli jednym słowem oszczędzamy pąki kwiatowe. Oszczędzamy, tak. Zobaczymy, co będzie dalej. Zobaczymy, co będzie dalej, bo na razie nie jest dobrze. Te suche wyłamiemy, bo szara pleść się właśnie na tym będzie rozwijała. I później jest problem. A tu jakieś też suchące wywalić. To jest takie cięcie ekonomiczne. Ale jak widać, dużo ręką można zrobić, tak? Tak, tak, tak naprawdę ten sekator. No to też jest trochę ciężko, bo już tam ciężko się dostać do środka. No dobra, i tu coś jeszcze wytnę. Tą utnę, tak, tu coś puszcza, to zostawię. Nie wiem, tą też mogę całą najwyżej, tak, od dołu. Normalnie ten krzew byłby chyba dużo bardziej przerzedzony, no, no prawda? Ze środkiem coś wiedział, żeby trochę tu światło wpadło, ale no nie, w tym roku nie będę tego robił. Bo kochane pieniążki są potrzebne. Jak generalnie oceniasz Chandlera jako odmianę? No nie jest zła odmiana, no, tylko że no, jest wrażliwa na mróz, no, to jest problem. Zawsze jest coś, tak? Ciężko trafić na rok, który by, w którym byłoby idealnie. Zawsze coś w porównaniu do Blue Cropa jest mniej stabilny. No ale ze sprzedażą nie ma tak większych problemów, jeżeli się go dobrze urwie i... No to się dobrze sprzedaje. No to jest tak... Jeszcze coś będzie można puścić później, tak? Zobaczymy to. Jeżeli by się okazało, że tych owoców jednak jest sporo, zawsze jeszcze no to może w czasie wiecieć. Kwitnienia tak, albo, tak. Albo nawet po kwitnieniu można korektę zrobić. No tego jeszcze cięcia, może być prawda? Taka sytuacja, że któryś cały pęd mógł, tak, może usnąć tam podczas kwitnienia, bo okaże się, że był przemarznięty. To w 2015 było podobne. Przypomnijmy też, że pąki kwiatowe są, już je tutaj dobrze widać. Są większe, bardziej takie nabrzmiałe, prawda? No tak, na Chandlerze szczególnie tak ruszyło chyba. Mamy krzew wycięty, tak jak było powiedziane. Delikatnie. Ekonomicznie w tym roku. Oszczędnie z pąkami, żeby był jakikolwiek plon z tego. I przed nami kolejna odmiana, tym razem Blue Crop. Tutaj chyba już strachu takiego nie ma, jeśli chodzi no o przemarznięcia. Blue Crop dobrze przetrwał, także można go normalnie ciąć, tak? Nie ma co się go... Jeżeli za dużo zawiąże, będzie owoców, no to będzie problem później ze sprzedażą. Czyli to cięcie, Paweł, zawsze tam od dołu starasz no, dołu, się zaczynać, tak? No tak? I muszę te muszę wywalić, bo one rosły za długo, poprzemarzały końcówki, bo te wyłamie. No to może zostawić, tak, tu puszcza dalej. To właśnie staram się tak bardziej wyłamywać tu na dole, bo jak się ucina, to później coraz więcej tego wyrasta i... A w Blue Cropie właśnie dużo wyrasta tych od dołu. No i dobra, i lecimy dalej. No właśnie, tam. W Chandlerze czasami by się chciało, żeby wyrastały, a nie ma, tutaj z kolei... A tu jest, no często jest za dużo, za tak? Dużo. Później jest problem, to dużo pracy kosztuje, a jakby był śnieg, no to już mamy wtedy problem. No i to na kolanach trzeba robić.
to też jest, nie wiem, ja to tak samo, tu mogę sobie mocniej walić. Dobra, teraz możemy przejść wyżej, tak, zobaczyć. No w zasadzie można było jeszcze coś wyciąć, tak, ale... Dobra, i ta końcówka jest dobra. Czyli mamy przerzedzony krzew, wyczyszczony dół. Jeszcze ta, bo ona została. Nie. Z drugiej strony, bo najlepiej jak się z dwóch stron tnie taka, ona by się położyła na, zresztą cała jest słaba. Na przejazd nam się rozłoży za bardzo, no to skrócę, może ją całą, ale to taki jest po prostu półśrodek, że zostawimy część, będą ładne owoce i takie zbyt mocno zapąkowane, jeżeli mam strasznie dużo, uciąłem też końcówki. No ta też jest bardzo mocno zapąkowana i ona, gdyby miała jeszcze sporo pąków, nie byłaby w stanie wykarmić. Czyli dzięki temu te pędy będą sztywniejsze, no i te owoce nie będą się wykładały, tak, i bardziej równomiernie dojrzeją. A za rok po prostu ją się całą wytnie, tak, bo ona już się wyeksploatuje, a tu zostają nam dwie świeże i będzie potrzeba odłączyć. No przypomnijmy tutaj może, że właśnie na tych młodych pędach zawsze najbardziej wartościowe ma się owoce, tak, więc no tego... Tak, no wyżej, jeżeli jest gałązka. No tu mam taką gałązkę, która w zeszłym roku właśnie miała, ona już jest wyeksploatowana w sumie, no. Ostatecznie tam może zostać taka, ale to jest, no już jest słaby, no to trzeba uwerwać. Mało pąków, już te sucholce. No i mamy krzew w zasadzie gotowy do dobrego, miejmy nadzieję, owocowania. No miejmy nadzieję, że będzie. A, tu jeszcze końcówka. Dobra, kurwa, najwyżej.